Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zaczynamy popołudniowy serwis informacyjny. Dziennikarze Republiki nie zostali wpuszczeni na konferencję prasową premiera Donalda Tuska. To kolejna taka sytuacja. Przypomnijmy, nasza stacja złożyła skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nieudzielania akredytacji reporterom. Ponadto trwa proces powództwa Republiki przeciwko byłemu ministrowi kultury Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Tak jak premier Tusk, bez powodu nie wpuszczał on na konferencje prasowe dziennikarzy naszej stacji. Republika po raz kolejny nie została wpuszczona na konferencję szefa rządu premiera Donalda Tuska. Mimo tego, że złożyliśmy prawidłowo wniosek o akredytację, wniosek mój cały czas jest w tak zwanej realizacji. Nikt z Centrum Informacyjnego Rządu nie raczył do nas wyjść, mimo tego, że dzwoniliśmy, prosiliśmy o jakiś kontakt, prosiliśmy o to, aby wyszedł jakiś przedstawiciel. Nikt do nas nie wyszedł. Nie ma nas na liście, mimo tego, że inne media weszły, chociażby nielegalna TVP czy TVN. Chciałem zadać pytanie chociażby o emerytury. Czy rząd, tak jak pani minister Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że nie wyklucza podwyższenia wieku emerytalnego, czy rząd przychyli się do tego i myśli może już o tym i w przyszłości, choć nawet w tej niedalekiej, będzie chciał podnieść wiek emerytalny, czy zrównać się dla kobiet i mężczyzn? Niestety nie mogę tego pytania zadać, bo premier nas unika. To już jest kolejna taka sytuacja, gdzie telewizja Republika, gdzie Republika jest niewpuszczana na konferencję premiera. To jest kneblowanie ust dziennikarzom, to jest kneblowanie nam ust. Standardy iście białoruskie. Za nami pierwsza rozprawa w ramach procesu w sprawie działań korupcyjnych związanych z Fundacją Pomocy Transplantologii w Szczecinie. W proceder zaangażowanych miało być prawie 30 osób, w tym były marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Na czele grupy miał stać były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, jednak ze względu na immunitet nie można postawić mu zarzutów. Według prokuratury grupa lekarzy uzależniała wykonanie operacji poza kolejnością i nowocześniejszymi metodami osobom z nadwagą zagrażającą życiu od wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz fundacji. Następnie środki wydawane były głównie na prywatne cele, w tym na egzotyczne wakacje. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2008-2019, a przedmiotem zainteresowania prokuratury są środki fundacji w kwocie prawie 2,5 miliona złotych. Pomysłodawcą procederu miał być Grodzki. Nie zamierza on jednak zrzec się immunitetu. Prokuratura chce postawić mu zarzuty przyjmowania łapówek za wykonywanie operacji, a także stworzenia całej grupy lekarzy uzależniających wykonanie zabiegu od wpłat na fundację. 5 lat temu, pod koniec 2019 roku, prokuratura regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo i to było śledztwo na podstawie doniesień byłych pacjentów Grodzkiego. Oni się masowo zgłaszali do prokuratury, ale też i do mediów, między innymi do Radia Szczecin, i mówili o tym, że pan Tomasz Grodzki już od początku lat 90. przyjmował łapówki. I to był jakby jeden podstawowy wątek śledztwa dotyczący korupcji w szpitalu w Zdunowie. Tutaj prokuratura ujawniła, że Grodzki rzeczywiście przyjmował od wielu pacjentów i ich rodzin korzyści majątkowe, ale w trakcie tego śledztwa prokuratura zbadała Fundację Pomocy Transplantologii, bo na tą fundację Grodzki miał się powoływać, przyjmując korzyści majątkowe. I tam okazało się, że afera jest dużo większa, jest gigantyczna. Można powiedzieć, że Grodzki przyjmował łapówki w takiej amatorskiej skali, natomiast Fundacja Pomocy Transplantologii, która została przez niego założona, to było już takie przyjmowanie łapówek w sposób hurtowy. Przyjmowano te łapówki od dziesiątek, no ponad setki osób w taki sposób, że powoływano się na fundację, do tej fundacji były wpłacane pieniądze w kwocie około 10 tysięcy złotych w zamian za przyspieszenie wykonania operacji. Te pieniądze trafiały do fundacji, potem ta instytucja służyła jako taka pralka do prania pieniędzy i następnie z niej te pieniądze były wypłacane na prywatne konto jednego z lekarzy, który był współpracownikiem Grodzkiego. W ten sposób, w taki nielegalny sposób, pozyskano ponad 2 miliony złotych od pacjentów i ich rodzin. Były premier Mateusz Morawiecki ma zostać szefem europejskich konserwatystów i reformatorów.
Jak ustalił Wprost, stanowisko szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów dla Mateusza Morawieckiego zostało uzgodnione z obecną szefową EKR-u, premier Włoch Giorgią Meloni. Morawiecki ma objąć stanowisko pod koniec września. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy to partia, która zrzesza centroprawicowe formacje. W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego frakcja EKR-u jest czwarta pod względem wielkości, liczy 78 europosłów. Należy do niej m.in. Prawo i Sprawiedliwość i bracia Włosi. Jeśli Mateusz Morawiecki zostanie szefem tego ugrupowania, to będzie drugim polskim politykiem na czele Europejskiej Partii. Wcześniej, w latach 2019-2022, szefem Europejskiej Partii Ludowej był Donald Tusk. 4 lata temu, 9 sierpnia 2020 roku, miały miejsce sfałszowane wybory na Białorusi. Zapoczątkowały one największe w historii tego kraju protesty, które zostały brutalnie stłumione przez reżim Łukaszenki. Przypomnijmy sobie tamte wydarzenia. Dyktator Nicolas Maduro zarządził 10-dniową blokadę portalu X w Wenezueli, oskarżając właściciela Ilona Maska o wykorzystywanie portalu do, tu cytat, szerzenia nienawiści. 28 lipca odbyły się sfałszowane wybory w Wenezueli, po których ludzie wyszli na ulicę, wielu zginęło w trakcie pacyfikacji demonstracji. W ostatnich dniach wenezuelski reżim zaostrzył represje wobec obywateli. Według organizacji Provea zajmującej się prawami człowieka, podczas tłumienia manifestacji zabito co najmniej 24 osoby. Jak podają media, w związku z protestami po wyborach zatrzymano ponad 2000 osób. Jak przekazała naszej dziennikarce, Wenezuelka pozostająca w tym kraju, telefony i komunikatory, z których korzystają, są poddawane kontroli, a jakakolwiek forma dzielenia się informacjami na temat tego, co dzieje się obecnie w kraju, może grozić więzieniem. Nicolas Maduro wydał w czwartek rozporządzenie o zablokowaniu na 10 dni platformy społecznościowej X. Wenezuelczycy nie tracą jednak ducha walki o demokrację. Społeczność wenezuelska w Polsce także planuje antyreżimowy protest w Warszawie. Chcielibyśmy, żeby ludzie się z nami zjednoczyli i żebyśmy mogli wyrazić naszą frustrację i poczucie braku nadziei z powodu dyktatury. Chcemy pokazać, że w Polsce są Wenezuelczycy, którzy są przeciwko reżimowi. Kiedyś chcielibyśmy wrócić do naszego kraju, żeby być z rodziną i wychować nasze dzieci. Mogę powiedzieć, że pokrycie podstawowych potrzeb rodziny wynosi około $550 miesięcznie, a ludzie nie zarabiają nawet $100. Sytuacja jest krytyczna. Jest za dużo ubóstwa. Rząd socjalistyczny, który już mieliśmy i który negatywnie wpłynął na kraj, podobno znowu wygrał, zdobywając ponad 50% głosów. Opozycja tego nie akceptuje, bo ma dowody na to, że doszło do oszustwa. Ludzie wyszli na ulicę, żeby protestować. Policja potraktowała ich brutalnie, są zabici i ranni. To jest jak mała wojna cywilna, która się rozwija. To powtórka z 2013 roku, kiedy nastąpił gwałtowny spadek cen ropy i nastał kryzys ekonomiczny. I la crisis económica. Jutro wielki dzień dla polskiej siatkówki i dla polskiego sportu w ogóle. Polscy siatkarze o godzinie 13 zmierzą się w finale Igrzysk Olimpijskich z Francuzami. Ostatni raz w tej dyscyplinie zdobyliśmy medal 48 lat temu, w 1976 roku. Było to złoto.
Można wejść do finału, oczywiście, można to wygrać, jak Francuzi z Włochami 3-0, nie ma historii, gładko, łatwo i przyjemnie, ale to, co zrobili nasi, to tego by się nie powstydził nawet Hitchcock, no tak wyreżyserować, gdzie w pierwszych dwóch setach gramy na przewagi, jest okej, okay. Dwie drużyny, najlepsze, grają na wysokim poziomie, no ale w trzecim nagle nas leją i to deklasują wręcz, czwarty set Amerykanie cały czas mają kontrolę w spotkaniu, to 20-18 aż prowadzili. Ale potem jednak cierpliwość, siła charakteru, wola walki, serce zostawione na boisku. No i ta świadomość, że jednak gramy o finał. Uważam, że największe ciężary zrzuciliśmy już z barków. Czyli ćwierćfinałowy ze Słoweńcami. Pamiętamy, jaka wielka... I wyraz ulgi na twarzy naszych zawodników po ostatnim gwizdku sędziego. No a ta ogromna radość połączona ze wzruszeniem i również z wielką ulgą po meczu półfinałowym. Także my już będziemy dużo... Będzie nam dużo lżej. Już te wielkie kamienie z plecaków zostały wyrzucone i już możemy grać swobodnie, cieszyć się siatkówką, bawić się w pewnym sensie tym, no bo takie sytuacje jak ta sobotnia o godzinie 13, która się wydarzy, zdarzają się czasami tylko raz w życiu. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.